No to testujemy, kochani. Słodsze takie. Witam, kochani, w tym pięknym, słonecznym dniu. Ale ja nie lubię, jak jest taki upał. Duszno jest, kochani. Duszno jest. Byłam na balkonie. Jak zawsze rano wychodzimy z futrzakami na balkon, a tam upał. Upał, więc musiałam wszystkie kwiatki wnieść do domu, żeby się nie usmażyły lub nie zaparzyły. No i co? Te kwiatki, które są w kuchni, stają sobie blisko okna, łapią światło, a ja będę robić kawusię. I powiem wam, że wczoraj widzieliście, czytałam książkę doktora Kwaśniewskiego. W ogóle on ma chyba 3 te książki. Akurat ja czytałam listy, odpowiedzi na listy, bardzo ciekawe, zobaczcie sobie. Ale ma też książkę z przepisami, no i z tłumaczeniem, o co chodzi w tej diecie. Gdzie mam wodę? A potem, jak wróciłam, to sobie w łóżeczku przed zaśnięciem oglądałam YouTube. I kochani, jaka drama! Przypadkiem akurat w ogóle to... Aha, w ogóle to mnie nie interesuje, ale przypadkiem natrafiłam na taki konflikt. Jedna vlogerka, weganka, ukradła drugiej vlogerce, wegance, content, czyli film, który ona zrobiła o niezabijaniu zwierząt, no wiecie, takie tam. Dwie łyżeczki. Ponieważ stwierdziła, że tamten kanał jest malutki, ma tylko 16 widzów i w ogóle ma małą aktywność, w związku z tym buchnie jej ten content i nikt się nie zorientuje. Tutaj, kochani, tacka, ale dzisiaj mamy wersję specjalną. Serweteczka pod filiżaneczkę. Teraz jest pełny luks, teraz jestem happy. No i myślała, że się nikt nie dowie, ale tamta z małego kanału była, lubiła ten kanał duży, wegański. W związku z tym weszła sobie obejrzeć nowy film. Patrzyła, to jest jej film. Ja więc myślała, że to jakaś pomyłka i napisała do tej dużej z YouTube, no, że zapomniała napisać, że to jest jej film, jakiś tam kredyty pod filmem, żeby napisała, a ona powiedziała, żeby się wypchała. W związku z tym ta mała youtuberka jest młoda i waleczna i zaczęła robić filmy krytykujące tą dużą youtuberkę, wysłała claima na YouTube, no i prawdopodobnie ta duża youtuberka straci kanał, a ma 700 000 widzów, także trochę drama się zrobiła. No nic, a ja czekam, aż się kawka zrobi. Widzicie mój toster, a tu jest w ogóle miejsce, które wczoraj robiłam sobie kącik. Przeniosłam ten blat, który był barkiem z tamtej strony, tutaj pod ścianę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i to ten blat był troszeczkę za długi na barek, trudno się przechodziło. A tam no na razie nie będzie barku, kuchnia ruchoma, nie będzie barku, tylko będzie, tam będzie zlew. Przydatna rzecz, bo nie mam zlewu w kuchni. Także to są newsy na dzisiaj. Pewnie coś zapomniałam. No dobra. Mało, dalej nie chcę wyjść. Hajśki chcesz? Fajnie sobie iść na korytarzyk. To jest nasze poranne przywitanie świata. Każdy ma jakąś poranną marszutę. Na balkonik i potem na korytarzyk. Kawa, resztka śmietanki i będą kanapki, tosty będą z serem. I kochani, wszystko mi się pokończyło. Jak widzicie, śmietanka, resztka śmietanki. I tak myślę kochani o kawie. Gdzie jest ta filiżanka? Myślę o kawie, bo kawa też się już kończy. Muszę kupić kawę. Ostatnio widzieliście, była kawa w Tesco na promocji. No pewnie jest, bo to miało być do końca lipca, to może jeszcze jest. Łyżeczka jest jeszcze. I tak pomyślałam, że przecież bezkofeinowa, to drugą kawę, którą piję, to zawsze była kawa bezkofeinowa we Włoszech, ale tutaj nie ma kawy bezkofeinowej. Nie dotarło takie coś tu jeszcze do nas. Muszę sobie przywieźć kawę bezkofeinową. Tam jest we Włoszech, wiecie, że ja piję lawatce i tam jest kawa bezkofeinowa lawatca. No ale cóż, na razie nie ma, więc kawę robię normalną. Tu jest, zobaczcie to, tego przecuda. A, widzicie? Rozwija się, Piotrek się rozwija. Piotrek odżył. I ma pąka. Tak samo ten drugi. Widzicie, tutaj ma pączka. A tutaj na górze. Co tu jest? No, sfokusuj się. O! Tutaj na górze jest drugi pączek. A zobaczcie to. Ten już jest prawie rozwinięty. No, jest duża szansa, że będzie z tego kwiatek. I gotowe, kochani. Kawka, masełko, śmietanka, tost z masłem i z żółtym serem. Jeszcze dodamy tylko cynamon, kardamon. No. Do smaku i dla zdrowia. I idziemy na balkon. No i kurczę, wyszłam na balkon i od razu słoniec wyszedł. A było tak fajnie. Tutaj niestety mam mleko, nie śmietankę. I to jest moja zgryzota poranna. Ojejku, jejku. Ale a propos, widzicie słoiczek? Lubię w słoiczku przechowywać. I słoiczek będzie też grał ważną rolę w moim food trucku. No a teraz wlewamy to, co mamy. Niestety. Vlogo trzusz. Do kawy oczywiście. Koszula. Na którym kot sobie ostrzył pazury. Tego nie widać. Nazwałeś mój kocik ostatnio? Nie mogę, bo też nie chcę zbudować słowa. Czemu? Powiedz. Nie. No to nie, to mój, więc luz. A to moje są spodebki? Nie no, kawa z mlekiem to kompletna porażka. Nie po to piję kawę. Chyba po tą śmietankę jednak mi się zdaje. Kawa kawą, ale śmietanka w kawie najlepsza. Znacie może ten serial? Ostatnio ktoś... Kochani, na balkonie było beznadziejnie gorąco i duszno. No więc wypiłam kawę, obejrzałam vlog i wróciłam. A teraz będę przykręcać tą nogę. To jest noga od mojej srebrnej szafki. Kiedyś ją odkręciłam, bo chciałam, żeby szafka była niższa. 3 już są przykręcone, tam gdzieś zginęła, więc teraz idzie 4. No, szafka położona. Nie jest to projekt DIY, no bo tutaj w sumie nie ma nic do roboty, ale no, nami się chyboczy bez tej 4 nogi. No i jeszcze musimy znaleźć, kochani, śruby do tego. I tajemnicza szufladka. O. Może taka. Kochani, trochę tu pozmieniałam. Stawiłam pranie. I tak sobie myślę, że we Włoszech na przykład jak piorę, to dodaję do prania taką miarkę środka dezynfekującego. A tutaj nie widziałam takiego czegoś. No nic, w każdym razie tu mam teraz kwieciocha, tu jest drugi kwiecioch, toster, kawiarka, moja lampka, a to jest ten blat, który był barkiem. A tu pod oknem jest to, co było wcześniej, czajnik, płyta, tylko bardziej podsunęłam to do okna, no i jest wyżej. Oczywiście moja lilia biedna, która straciła kwiatki. No ale byłam, słuchajcie, u ogrodnika. Pytałam, co mogę z nią zrobić, to bardziej się zdziwił, że w ogóle te kwiatki mi wypuściła. Przecież ona normalnie była połowę tego. I tak ładnie urosła, wypuściła, teraz wam powiem, z 8 pąków miała. Z tego wyszły 4 kwiatki, które potem opadły i te pąki wyschły też, także niestety bardzo mi przykro z tego powodu. Tu jest na razie jeden mój goździk zażywa sobie kąpieli świetlnych, a ja, kochani, idę po paczkę do paczkomatu. Jesteśmy w Presto, mamy super miejsce pod oknem. Zamówiliśmy sobie już jedzenie. Zobaczcie, w środku jest pusto. No wszyscy siedzą na ogrodzie. Byliśmy na spacerze na Piotrkowskiej i byliśmy też na rowerach, ale ja mam dzisiaj pecha i jeden rower nie miał zerwany łańcuch, musiałam oddać, a ten rower się blokuje, więc musiałam go pod ofem przyczepić i idę na nogach. Co zrobić? Jakbyście korzystali z roweru miejskiego, to musicie uważać i sprawdzać te rowery, bo w dużej mierze są już zdezolowane. Tu dzisiaj jedliśmy. Tu jest Presto. Presto na Piotrkowskiej. A Piotrkowska, to jakby ktoś nie był z Łodzi, to jest nasza główna ulica z restauracjami i innymi atrakcjami. Kochani, jestem już w domu. Oglądam Trisię, jak je sobie pizzę. To jest eating show. Ciekawe. Amerykanie to mają ciekawe pomysły. No nic. I wiem już, jak zrobić, żeby działał mi mikrofon i kamera na tablecie. Muszę sobie ściągnąć i zainstalować dyktafon. Dokończ konfigurację. Co właśnie sobie robię. Już, kochani, jak widzicie, się pobiera. Tutaj jest więcej informacji na temat tego dyktafonu i widzę, że zapisuję w mp3. To jest ważne, żeby potem w programie dało się to zmiksować. W wave'ach też nagrywa. No to super. No i jest, kochani. Wygląda w ten sposób. Otworzyło się w tą stronę, nie wiem dlaczego. W tą drugą stronę nie. Dobra. To idziemy oglądać. Teraz instaluję sobie aplikację na rower miejski. Też tą stronę. Zobaczcie, co dzisiaj kupiłam. Mikro zakupy z Żabki. No, śmietanka to akurat normalne, ale zobaczcie. Mleko pełne bez laktozy. Pełnotłuste. Jeszcze takiego nie miałam. Spróbujemy. Ja mam uczulenie na mleko. W związku z tym spróbujemy tego. No to testujemy, kochani. Wiecie, jak to smakuje? Jak takie mleko skondensowane z puszki trochę. Może być.